Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego, 119. rytuału dla Matki Ziemi, ostatniej pełni Księżyca, czyli śnieżnej pełni Księżyca, 5 lutego 2023 roku, czyli już roku Królika. Tak, tyle rzeczy się wydarzyło. Tak dawno się nie słyszeliśmy, ale jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Te osoby z Was, które są ze mną bardziej intensywnie, wiedzą, że byłam w Sintrze, byłam w Porto, że mam w tym momencie bardzo intensywny czas, taki organizacyjny, moich spraw osobistych, ale również spraw firmowych, spraw związanych z naszym stowarzyszeniem Onosemina.org. I że wróciłam dokładnie na Imbolc, czyli na 1 lutego i to był nasz wspólny rytuał w Imbolc, takiego powitania wiosny, a raczej można powiedzieć takiego powitania tych pierwszych oznak wiosny, bo Imbolc, czyli świętej Brygidy, to jest ten moment, gdzie owce zaczynają dawać mleko i to było przez naszych przodków takim wyjątkowym czasem energetycznym, gdzie pojawiały się te pierwsze oznaki wiosny. I muszę Ci powiedzieć, że gdy jechałam w Portugalii, załatwiając różne sprawy, to bociany już lecą do nas, lecą już na północ i są w okolicach Lizbony. Czyli myślę, że już w kolejnych dniach będą coraz bliżej i wkrótce również ta wiosna będzie odczuwalna i w Polsce, i w tych rejonach jeszcze bardziej wysuniętych na północ. No i zaczęło się od Imbolc. To był mój powrót do magicznej oazy. Bardzo wiele wydarzyło się w moim życiu, również w moim życiu osobistym. Niesamowicie dużo rzeczy. I wykonałam rytuał świec intencyjnych i później już szło po prostu jedno za drugim, czyli wszystkie zaległe terminy, przepowiednie, analizy, zaległe również rytuały. Niektóre inne sprawy, takie bardziej związane na przykład z nową edycją trylogii, ponieważ stary cały nakład trylogii wysprzedał się praktycznie natychmiastowo. Później dodrukowałam jeszcze część, również wszystko się wysprzedało, część poszła również do polskich bibliotek. Także trylogia jest teraz dostępna w bibliotekach publicznych w Polsce. Można sobie pójść i wypożyczyć, jeżeli ktoś z Was jeszcze jej nie ma. No i w tym momencie jest już w druku kolejny nakład i ten startuje wysyłka 1 marca. I tutaj z głębi mojego serca chciałabym Wam podziękować za te wszystkie listy, za te wszystkie opinie, za te wszystkie maile, które otrzymałam w związku z tą powieścią, które tak mną poruszają i tak motywują do pisania tych kolejnych części, że trylogia stała się w tym momencie już takim fundamentem w moim życiu, ale również w naszym wspólnym życiu. Bo i dla Was, i cała symbolika w niej ukryta, i wszystkie postacie, i wszystko, co się dzieje, widzicie te powiązania pomiędzy czasem i przestrzenią i ma to niesamowity wpływ na całą naszą dalszą historię. Czyli coś się zaczęło, coś będzie kontynuowane i tak samo nagrania, audiobooki, słuchowiska zostały przerwane przeze mnie na jakiś czas, również ceremonie zostały przerwane przeze mnie na jakiś czas, ale tylko i wyłącznie ze względu na te sprawy organizacyjne. I chciałabym, abyśmy każdy z nas, aby wykorzystał ten czas tej przerwy, aby wrócić do tych starszych ceremonii, ponieważ ta wiedza jest ponadczasowa. Ta wiedza jest prosto od źródła i te ceremonie, one zawsze będą aktualne. Czy za 2 lata, za 3 lata, za 10 lat, czy za 50, czy za 100 lat, ta wiedza jest uniwersalna. I tutaj taki mój apel troszeczkę, aby nie czekać tylko na tą nową ceremonię, kiedy ta nowa ceremonia się pojawi, tylko bardziej skoncentrować się na tym, aby, tak brzydko mówiąc, przerabiać ten stary materiał. Dlatego, że często tak biegniemy do przodu. Coś nowego, coś nowego, coś nowego, coś nowego, ale w rzeczywistości
taką wiedzą trzeba pracować. Z nią trzeba pracować doświadczalnie. To trzeba wypróbować, to trzeba zastosować na co dzień. Trzeba wrócić do pewnych przekazów, aby popatrzeć na nie z innej perspektywy. Z tej dzisiejszej, z tą dzisiejszą świadomością. Nie z tą, którą żeśmy mieli rok temu czy dwa lata temu, ale z tą dzisiejszą. I wtedy ukazuje się coś, co jest ukryte pomiędzy wersami. Ja już wiele, wiele lat temu i wiele miesięcy temu mówiłam o tym, że to są takie dwa fundamenty Marii Bukardi, czyli trylogia, gdzie stale odkrywamy coś nowego, co jest ukryte pomiędzy wersami, i tak samo w ceremoniach zawsze widzimy coś z nową świadomością. Czyli takie dwa fundamenty, jeżeli komuś zależy na zgłębieniu wiedzy wyższej, zastosowaniu jej w swoim codziennym życiu, ale nie tylko do tego, żeby osiągnąć swoje cele i marzenia w tym życiu ziemskim, materialnym, ale również, żeby zrealizować swoje powołanie i swoją misję tutaj na Ziemi. Są to dwie różne drogi, które można świetnie razem połączyć, ponieważ trylogia jest taką lekkim przekazem, takim otoczonym taką baśniową atmosferą, gdzie jest ukryte mnóstwo wiedzy wyższej i to takiej naprawdę z wyższej półki, ale dla tych tylko, którzy to rozumieją. I ceremonie to jest znowu coś zupełnie innego. To jest bardzo uroczysta forma, gdzie mamy te elementy tego oczyszczenia, podwyższenia wibracji, przygotowania się na dany przekaz i później przekaz często poparty tymi przykładami z życia. Czyli jeżeli zależy Ci na Twoim dalszym rozwoju, takim rozwoju naprawdę skoncentrowanym na efekty i wyniki, to te dwie rzeczy są nieodzowne, bo tego nigdzie nie znajdziesz, nikt Ci tego nie da poprzez żadne medytacje, spotkania, warsztaty itd. Tego po prostu nie ma w innym miejscu. I teraz idziemy dalej. Jeżeli śledzisz wszystko na bieżąco, to wiesz oczywiście, że po Imbolc mieliśmy ten czas przed pełnią. Ja, wszystkie te osoby z Was, które są subskrybentami mojego newslettera, zawsze informuję na bieżąco o tym, jakie są ważne terminy. Zawsze sobie również warto spojrzeć do tego folderu spam czy spam, bo tam mogą te wiadomości lądować. I oczywiście, jeżeli chcemy anulować subskrypcję, to na samym dole jest zawsze link, żeby ją anulować. Chociaż nie zalecam tego, bo wtedy po prostu przegapia się najważniejsze rzeczy. To wiemy, że ten czas przed pełnią był bardzo, bardzo intensywny. Można tak powiedzieć, właściwie cała końcówka roku Tygrysa, no i 22 stycznia rozpoczęliśmy ten rok Królika, to cały ten czas przełomu był bardzo, bardzo ważny w życiu każdego z nas, tak i również w moim osobistym życiu. Tak wiele się wydarzyło, tyle rzeczy zobaczyłam z innej perspektywy, zobaczyłam z inną świadomością i dziękuję Sile Wyższej za to, że było mi dane to przeżyć, to zobaczyć, oświecić się, stać się świadomą i pewne rzeczy dostrzec. I za to dziękuję, i za to jestem bardzo wdzięczna. I dlatego, jeżeli dla Ciebie rok Królika był również trudnym rokiem, to warto za to podziękować, bo takie najtrudniejsze egzaminy mają dla naszego życia największe znaczenie. No i oczywiście 5 lutego mieliśmy naszą pełnię księżyca i 119 rytuał dla Matki Ziemi oraz rytuał świec intencyjnych. Przygotowałam rytuał świec intencyjnych jak zwykle bardzo intensywnie i zwróciło moją uwagę to właściwie w momencie, gdy nagrałam już dla mnie takie krótkie sprawozdanie, bo zawsze po każdym rytuale dla Matki Ziemi nagrywam sobie takie audio dla samej siebie, aby o niczym nie zapomnieć. I gdy nagrywałam to sprawozdanie, to zwróciło moją uwagę to, że było bardzo, bardzo dużo świec, które dotyczyły wyciszenia, spokoju, harmonii, ale również świec usuwających strachy, obawy i lęki. I jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to wszystko ma swoje głębsze znaczenie i dopiero analizując ten rytuał, o czym Ci zaraz opowiem, okazało się, że jak zwykle siły wyższe wiedzą o wszystkim, pamiętają o wszystkim i czuwają nad wszystkim.
111 rytuał dla Matki Ziemi, to mamy tutaj oczywiście niesamowitą symbolikę. Mamy bowiem tą samą datę 5 lutego 2023, gdzie już mamy ukrytego błazna. Te osoby z Was, które są na ceremoniach, które słuchają ceremonii, dokładnie znają tą symbolikę. Mamy ukrytą symbolikę arcykapłana i arcykapłanki, ale również cesarzowej. Później w samym 119 rytuale dla Matki Ziemi mamy ukryty punkt 100, mamy ukrytą jedynkę, czyli maga, jedenastkę, czyli ochotę, siłę, moc, ale również dziewiątkę, czyli eremitę. I jak sobie na to wszystko popatrzymy tak z wyższą świadomością, z wyższej perspektywy, to już widzimy, że to ma ogromne znaczenie. I to, co się wydarzyło w czasie rytuału dla Matki Ziemi, i tutaj z góry bardzo dziękuję Wam za wszystkie sprawozdania, bo już dużo ich nadeszło. Myślę, że opublikuję je razem z moim sprawozdaniem na blogu, jak zwykle, bukardimaria.com, ale jeszcze czekam na kilka albo kilkanaście. I ten rytuał, 119 rytuał dla Matki Ziemi, rozpoczął się jak zwykle. Byłam na moim śnieżno-białym tarasie, przywitałam się z energiami wyższymi, oczywiście stworzyłam magiczny krąg i tak dalej, to wszystko przebiegało dokładnie tak samo jak zwykle. Byłam w białej sukni z czerwonym haftem, miałam czerwony szal i miałam włosy spięte w warkocz, dokładnie. Miałam również moje nowe perfumy, które trafiły do mnie zupełnie przez przypadek. Ten zapach trafił do mnie zupełnie przez przypadek. Zapach takiej niesamowitej, klasycznej elegancji, który dla mnie symbolizuje również ten przełom w moim życiu i przełom roku królika. Jeżeli Cię interesuje, jakie to są perfumy, to oczywiście pytaj, to napisz w komentarzu. Ten rytuał, dlaczego uważam, że był dziwny, niezwykły, jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny. Ponieważ to był rytuał ciszy. To był rytuał harmonii i to był rytuał, który mogę nazwać tak. Cisza przed burzą albo zawieszenie broni to jeszcze nie jest koniec wojny. A w moim życiu osobistym mogę podsumować ten czas jako jedna wygrana bitwa to jeszcze nie jest wygrana wojna. I to jest akurat do moich wrogów. Czyli rytuał 119. Śnieżna pełnia. Zaczynam rytuał i jest cisza. Kompletna cisza. Ani wiatru, ani żadnego odgłosu robaczków, żadnego odgłosu żab, żadnego odgłosu kotów, żadnego odgłosu wiatru, żadnego odgłosu samochodów, żadnego odgłosu drzew, nic. Kompletna cisza. Gdyby patrzeć na to z perspektywy, to moja dusza, Marii Bukardi, Marei Maren, stoi w świetle, w pełnej ciemności. Taka dużych rozmiarów, bardzo dużych rozmiarów, może 10 metrów wielkości. Stoi na jakichś ciemnych skałach, wysokich górach. Cisza, ciemność, nic. Tylko to światło. I muszę Ci się przyznać, że na pewno był to wynik pobytu w Sintrze, ponieważ w Sintrze spędziłam 2 noce dokładnie na krzyżówce linii energetycznych. To był dla mnie bardzo wyjątkowy czas i taki czas również kompletnej odnowy, tak to można nazwać. Dlatego te osoby z Was, które śledzą mnie na bieżąco, już wiedzą, że wróciły kamienie mocy, że są dostępne znowu moje karty kamieni mocy,
że bardzo wiele rzeczy nagle się pojawiło, gdzie była dosyć duża przerwa. Bo wszystko ma swoje szczególne znaczenie. I czasami ta przerwa jest konieczna, aby popatrzeć na coś z dystansem i aby podjąć mądre decyzje. To jest ta symbolika tego arcykapłana, arcykapłanki, cesarzowej i również błazna i eremity, ale również prawdziwego maga. I wiele z osób z Was zauważy, że Maria Bucardi narodziła się w nowej postaci, silniejsza, mocniejsza, pewniejsza, bardziej wytrzymała, bardziej wytrwała w nowym świetle. I tak jak się czułam, tak na rytuale dla Matki Ziemi było to widoczne. I dlaczego Ci o tym wszystkim opowiadam? Ponieważ jestem świadoma tego, że w ostatnich latach w jakiś sposób może niektórych z Was rozczarowałam. W jakiś sposób może czuliście, że się oddaliłam gdzieś. Tak bardzo zaangażowałam się w magiczną oazę, w walkę o ziemię, w nasze stowarzyszenie Onosemina.org. Potem zaangażowałam się w dokończenie pewnych rzeczy, które uważałam za ważne, uważałam za część mojej misji tutaj na Ziemi, czyli na przykład trylogię, czyli pewne serie ceremonii, pewne serie czasów ze mną. I to wszystko było bardzo ważne. Dlatego chciałabym, abyś zobaczyła to dzisiaj, zobaczył to dzisiaj z innej perspektywy, że czasami konieczne jest to, że ktoś się wycofuje z Twojego życia. Konieczne jest to bycie eremitą, aby pewne rzeczy zrozumieć, dokończyć, aby pewne rzeczy stworzyć, wykreować, które posłużą na kolejne lata. I tak dzisiaj patrzę z perspektywy na te ostatnie lata, to powstało coś niesamowitego. Powstał taki solidny fundament. Powstała magiczna oaza w takiej wersji, w jakiej jest dzisiaj. Samodzielna, niezależna, ogromna, gdzie cały czas dokupujemy nowe tereny, sadzimy na nich drzewa, gdzie to wszystko zaczyna mieć taki ogromny wpływ na całą mityczną Atlantydę. Ten solidny fundament tych wszystkich lat rytuałów dla Matki Ziemi, tej walki o Ziemię. Te wszystkie sprawozdania, które powstały, te wszystkie procesy, których jesteśmy świadkiem. Powstało tak dużo ceremonii. Ponad 200. I każda z nich z takim niesamowitym przesłaniem, przekazem, z taką mądrością, z taką siłą. A Ty wiesz, że czasami było mi bardzo trudno nakręcić tę ceremonię. A jednak ta wytrwałość i wytrzymałość, ten solidny fundament. Budowałam ten fundament dla nas. Powstało tyle filmów na YouTube. Powstało tyle czasów ze mną. Tyle talizmanów, tyle kamieni mocy. Tyle tysięcy ludzi na świecie ma je w swojej kolekcji. Powstało tyle książek, e-booków. I nareszcie powstała trylogia. Ta, którą uważam za dzieło mojego życia. Powstały karty, moje karty kamieni mocy, powstały karty online, powstały karty z Kasią Rajbą. Tyle rzeczy,
Powstał taki cudowny blok o zwierzętach mocy, blok o drzewach mocy, blok o kamieniach mocy. To jest niesamowite, gdy popatrzymy na to z tej wyższej perspektywy. Jeżeli ja byłam w stanie coś takiego stworzyć, wypełniając moją misję tutaj na Ziemi i walcząc z trudnościami każdego dnia, bo możesz sobie wyobrazić, że mam wielu wrogów, że wiele sił chce mnie zatrzymać, to jeżeli mnie się udało stworzyć coś takiego, tak potężnego, to ile uda się Tobie, bo masz w sobie tyle samo siły i tyle samo mocy, co ja. Może to będzie dla Ciebie taka inspiracja, żeby popatrzeć na Twoje życie, co już udało Ci się zbudować, a co jeszcze pragniesz do tego dołączyć. Bo u mnie to jest tylko fundament. Na tym teraz będę budować dalej. A Ty? Czy masz już Twój solidny fundament? I ten właśnie 119 rytuał dla Matki Ziemi, popatrz, on ma w sobie tego maga, również 19, czyli słońce, szczęście, 11, ochotę, 9, eremitę. Był rytuałem ciszy, ale rytuałem o ogromnym, ogromnym znaczeniu dla każdego z nas. I teraz opowiem Ci, co wydarzyło się dalej. I Ty zrozumiesz to przesłanie. I zrozumiesz również to, dlaczego ja przez pewien czas byłam tak bardzo zajęta, tak może dla niektórych z Was nieobecna, niewyczuwalna albo mniej wyczuwalna niż zwykle, żeby postawić ten solidny fundament, żeby dać Wam wszystkim to poczucie harmonii, stabilności i bezpieczeństwa w tych czasach, które nadchodzą. W tym apogeum apokalipsy. Być taką ostoją spokoju w czasie sztormu. Do tego był konieczny ten cały nakład energetyczny. I do tego było konieczne bycie czasami tym eremitą. I do tego było konieczne czasami, żeby zagryźć zęby i iść bez względu na to, czy pada deszcz, czy wieje wiatr, czy żabami ciepie z nieba. Ale to jest moja misja. Ty też masz swoją misję. Wypełnij ją. Bo jeżeli siła źródła, siła boska wysłała Cię tutaj na ziemię, to jesteś tutaj w szczególnym celu. Odkryj tę misję i wypełnij ją. Dla samego siebie, samej siebie satysfakcji, ale również, by nie trzeba było wracać i powtarzać pewnych doświadczeń, ale również po to, żeby zmienić swoje losy tej ziemi, świata i wszechświata. No i co się wydarzyło dalej na naszym 119 rytuale dla Matki Ziemi? Najpierw cisza i stanie w świetle. Później odczułam, że to światło staje się coraz silniejsze i zaczyna łączyć się ze źródłem, czyli idzie tak prosto w górę, gdzieś tam do źródła i prosto w dół do ziemi, ale również na prawo i na lewo. I gdyby ktoś popatrzył na to z boku, to widziałby mnie jako krzyż światła. Krzyż to jest runa Gebo, runa miłości. Tak mi teraz przyszło skojarzenie. I ten krzyż świecił przez jakiś czas bardzo mocną energią. I w tym momencie poczułam, że jest to śnieżna pełnia księżyca. Ale przecież śnieżna pełnia jest tylko tutaj u nas. Śnieg.
Śnieg to kryształki, kryształki lodu, kryształki wody. Kryształki, które powinny być pełne harmonii. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem? Będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu. Ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać. Harmonii. Zastanawiałam się nad tym przez moment i poczułam, że tym przesłaniem jest czystość i krystaliczność. Czystość i krystaliczność myśli, słów i działań. Czystość i krystaliczność intencji, czystość i krystaliczność wokół nas jest kluczem tego rytuału, a może i całej przyszłości. I gdy poczułam tą krystaliczność, to zaczęłam wysyłać to światło z tego krzyża do tych kryształków śniegu. I w tym momencie zaczął padać deszcz. Ale tak delikatny, jakby to były płatki śniegu. To były kropelki, ale jakby to były płatki śniegu. Odrobinkę. Takie dosyć średniej wielkości, ale bardzo delikatne, jak płatki śniegu. I pomyślałam sobie, że ten śnieg, który jest tutaj na północy, on przecież kiedyś zmieni swoją postać. I ta woda poprzez chmury pójdzie na całą ziemię. Ta zaprogramowana woda przez nas. I wysyłałam to światło do tych kryształków, jeszcze wtedy nie wiedziałam, że w Polsce były takie niesamowite opady śniegu. Dowiedziałam się dopiero później. Ty wiesz, że ja nie śledzę wiadomości, więc o tych wszystkich rzeczach dowiaduję się później. Również dowiedziałam się dopiero wczoraj, że było trzęsienie ziemi w Turcji. I nagle, gdy zaprogramowaliśmy, bo myślę, że wszyscy to robiliśmy, nie tylko ja, te kryształki, to znów zapadła cisza. I tak stoję w tej ciszy, w tym spokoju, w tej harmonii, twarzą na wschód. I czuję jakąś niesamowitą wibrację. I dzisiaj, gdy już wiem, że było to trzęsienie ziemi w Turcji, to mogłabym do tego porównać. To był taki łomot, taki niesamowity łomot od wschodu. I ten łomot był coraz silniejszy. Ja pomyślałam, ach, to na pewno wiatr znowu z gór, z naszej Sierry schodzi tutaj w dół. Ale to nie był wiatr. To była energia. I nagle poczułam, to było takie dziwne porównanie, jak w tym filmie Noe, jakby stać w drzwiach arki Noego, w tej ciemności. I w moim kierunku pędziły zwierzęta, ptaki, owady, wszystko, co żyje, pędziło w moim kierunku. I ja nagle tak popatrzyłam wokół siebie, że nie było żadnej arki. Nie było za mną arki, nie było statku. I w tym momencie poczułam, jak ta energia tych wszystkich stworzeń wbiega, wchodzi, wlatuje do mojej duszy. Te energie, wibracje tych wszystkich stworzeń zapisywały się w duszę, tak jakby ta dusza była tą arką. I to trwało dosyć długo. I to było takie uczucie, że jak po raz pierwszy nagrałam to sprawozdanie dla samej siebie, to mi łzy tak spływały po policzkach. To było takie niesamowite odczucie. Nie potrafię tego ująć słowami. Jakie odczucie? Takie wzniosłe, takie
ale również smutne w pewien sposób. Gdy wysłałam to nagranie dla mojej ukochanej osoby, to odpowiedziała mi, bo nie była tutaj na miejscu, odpowiedziała mi, że masz zarazem wzniosły głos, jak i smutny, jak i spokojny, jak i poddenerwowany. Jakby wszystko było w tobie. I gdy te wszystkie energie zostały wchłonięte do mojej duszy, to przypomniałam sobie, jak kiedyś mój przewodnik powiedział mi jedno. Powiedział mi, że moim zadaniem tutaj na ziemi jest wysiewanie boskiego kodu. Moim zadaniem we wszechświecie jest kreowanie, tworzenie na podstawie boskiego kodu. I mimo tego, że mi się to przypomniało, to jednak miałam taki niepokój w sobie. Co to oznacza? Bo dokładnie pamiętam mój sen. To był sen, a raczej wizja z roku, jak dobrze pamiętam, 2007, gdzie przyleciał do mnie ptak i usłyszałam głos, że gdy pojawi się wiatr ze wschodu, i to odczucie tego przybycia tych istot ze wschodu, to było takie dziwne. Wzbudziło te wspomnienia. Wzbudziło przemyślenia. Ale gdy popatrzymy teraz na to wszystko, co dzieje się na świecie, to wiemy, że jesteśmy w momencie przełomu i że to wkrótce wyłoni się to nowe. I że to jest taka ogromna szansa dla nas ludzi. Ogromna szansa dla Ziemi. Ale oczywiście mrok nie popuszcza. Mrok zrobi wszystko, żeby zrealizować swój plan. I to mi też przyszło w Sintrze. A właściwie na drodze pomiędzy Mafra a Sintra. Przyszło mi to, że mrok ma swój plan, taki ciemny, destrukcyjny. I chcę go za wszelką cenę zrealizować. I wykorzystuję do tego wszystkie narzędzia, które stoją do jego dyspozycji. No, mrok jest też dobrym, tylko że czarnym magiem. I my powinniśmy wykorzystać wszystkie narzędzia, które stają do naszej dyspozycji, aby zrealizować ten boski plan. Dlatego po Imbolc opublikowałam na Instagramie zdjęcie księżyca i zdjęcie Oriona i dodałam do tego specyficzną muzykę i powiedziałam, żeby się zapoznać z tekstem tej muzyki. Bo jeżeli słuchasz tego sprawozdania, to nie jest przypadek i tutaj jest również twoja ogromna rola. Co się wydarzyło dalej? Po przyjęciu tych wszystkich istot znowu nastąpiła cisza. Kompletna cisza. I zegary kościelne wybiły godzinę 21 u mnie, czyli godzinę 22 w Polsce. I od razu poczułam wasze światełka, jak się łączycie, jak jesteście na rytuale. Czułam was wszędzie, na całej ziemi. I moim zadaniem było danie wam spokoju i harmonii, oparcia, solidnego fundamentu. I całe to światło, które było we mnie, szło do was i dawało wam poczucie tego właśnie wyciszenia, harmonii, równowagi. I gdy to nagrałam, to zdałam sobie sprawę z tego, ile świec było właśnie w tej intencji, zaraz po naszym rytuale dla Matki Ziemi. I gdy zakończył się ten proces tego dania wam tej harmonii, tego spokoju, to był taki malutki czas, że każdy z was mógł działać samodzielnie.
a ja poczułam, że powinnam uklęknąć. Uklęknęłam na prawe kolano, prawa strona. Te osoby z Was, które śledzą ceremonię, dokładnie wiedzą, co to znaczy. I twarzą na wschód oczywiście. I spuściłam głowę i miałam takie wrażenie czekania na coś. I tak mi się to skojarzyło, że to jest jakby czekać, aż zostaniemy pasowani na rycerza, albo jakby składać jakąś przysięgę. I poczułam takie niesamowite światło w sobie i potem to światło ze źródła, tak jakby to źródło przejmowało jakąś przysięgę. Może chodzi właśnie o ten boski kod, wykonanie tej misji. I ja poczułam to w sobie, to takie zobowiązanie się, czuwania nad tym wszystkim, dania z siebie wszystkiego, co najlepsze. I gdy to się zakończyło, podniosłam głowę i zauważyłam, że ja nie byłam sama. Że w kręgu były dokładnie te same dusze, które były wtedy w roku 2017, na momencie narodzin. I nie widziałam dokładnie twarzy, ponieważ my jesteśmy, naszymi duszami jesteśmy tak utkani jak gdyby ze światła i nie widać tak dokładnie twarzy, ale dwie osoby poznałam. Dwie osoby poznałam z Was. Jeden mężczyzna, bardzo blisko mnie, jako pierwszy po mojej prawej stronie, uśmiechał się do mnie. Drugi naprzeciwko mnie. Ale było nas dużo, dużo więcej. Może to pamiętasz? Może byłeś wśród nas. I właściwie to był koniec. Wstałam, wszystko zniknęło. Jeszcze nie zaszczekał pierwszy pies, przepraszam. Stworzyłam gest kwiatów, uwolniłam magiczny krąg i usiadłam na takiej bujanej metalowej ławeczce. Metal, wiesz, że przewodzi energię. Z twarzą na zachód. I w tym momencie znowu poczułam w sobie ten spokój, tą harmonię. I wysłałam tą harmonię wszędzie dookoła, mimo tego, że już nie byłam w kręgu. I wtedy zaszczekał pierwszy pies. I wiedziałam, że ach, koniec. Bo odzywają się energie. Potem zaczęły szumieć drzewa i skrzypieć takie drzewa od południa. One często się odzywają, skrzypią. Takie to jest dziwne odczucie. Aż przechodzi ciarki, takie przechodzą ciarki. Rozmawiają sobie dusze tam, w tym lesie. I to jest akurat taki las, gdzie jest dużo zabłąkanych dusz. Kobiecych dusz. Jeszcze z czasów niewolnictwa tutaj. I tak zakończył się nasz 119 rytuał dla Matki Ziemi, ale niby się zakończył, a dla mnie się ten proces kontynuował, ponieważ w moim osobistym życiu przeżyłam coś, gdzie zobaczyłam prawdę, gdzie wycofałam się z czegoś. Bardzo to przeżyłam, również emocjonalnie, ale wszystko ma swoje znaczenie. Koniec roku tygrysa, początek roku królika. I tej nocy, zaraz po rytuale dla Matki Ziemi, przeżyłam detoks, kompletny detoks. Ja nigdy nie piłam ayahuaski, ale dużo czytałam o tym, znam z Waszych opowiadań, jak to działa i tak można to porównać do tego. Kompletny detoks, a właściwie łącznie z paraliżem nerwowym całej twarzy, wszystkich kończyn, wszystkiego, kompletnie. Tak jakby zrzucać starą skórę i rodzić się na nowo, o tak można to porównać. Tak się czułam jak taki zatruty pestycydami insekt, który tak wierzga rękami, nogami,
trzęsie się, biedny. No i nie było to takie piękne odczucie, ale wiedziałam, że to jest detoks. To jest po prostu oczyszczenie. Po tym wszystkim, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach w moim życiu, że to nastąpił ten przełom takiego właśnie kompletnego oczyszczania się. I może również tak samo jest w Twoim życiu, że ten rytuał dla Matki Ziemi coś aktywował. Może również Twój organizm reaguje w pewien sposób. Zwróć na to szczególną uwagę. Może dzieją się pewne rzeczy w Twoim życiu, które są bardzo, bardzo ważne. Nie ignoruj ich. Tylko miej oczy szeroko otwarte. Te oczy serca. Oczy Twojej duszy. Bo każdy z nas czasami błądzi. Gubimy się. Angażujemy się w pewne rzeczy. Ale wszystko ma swoje znaczenie i wszystko ma ten wyższy cel. Jeżeli w Twoim życiu odeszły w ostatnim czasie jakieś osoby, zwierzątka, to puść je wolno. Niech idą przez tęczowy most. Może jakieś znajomości. Puść je. To jest tak jak śmierć. Śmierć ścina to, co jest gotowe do ścięcia. I robi miejsce na to nowe i piękne. Czasami trzeba się od starych gratów uwolnić. Od starych energii. Bo wzrastasz. Trzeba zrzucić starą skórę, która stała się zbyt ciasna. Przyjmij to z podniesioną głową i idź dalej. Idź w świetle. Do realizacji siebie. I celów Twojej duszy. A my widzimy się wkrótce na kolejnych naszych spotkaniach. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bogardi.